Cześć, dzień dobry, hello, Andrzej Sebelski, Słupsk, Wileńska 39, Centrum Handlowe Manhattan przez 2T, nie, przez jedno, pierwsze piętro, box 99 i 100, na dole mamy też box 99 i 100, ale tam zapewne nie ma płyt winylowych, płyty winylowe na górze, na górze. Okej, słuchajcie, ja nie cyganie, naprawdę nie cyganie, przede mną NOS, tak zwany NOS. NOS, co to znaczy? New Old Stock po angielsku, czyli stary, nowy skład, stok, magazyn, stary, nowy magazyn, czyli płyty, które przeleżały na magazynie wiele, wiele lat i nie były używane. No przede mną, no może tam z dwie płytki są używane, a poza tym faktycznie totalnie NOS. New Old Stock. Okej, także mówię, nie cyganie, bo naprawdę płytki wystawione są już na www.popmaster.pl. Nie wierzycie mi, możecie sprawdzić na stronie. Starałem się naprawdę rzetelnie przedstawić stan płyt. Z okładkami może być ciut gorzej, chociaż niekoniecznie, ale płyty są naprawdę w fantastycznym stanie. Okej, czas nas uczy pogody. Tak, czas nas uczy pogody. Jacek Cygan i jego teksty do piosenek. A mamy tu dużo fajnych piosenek, Jaka róża, taki cień chociażby, i tylko proza, Kobieta wschodu, Diamentowy kolczyk, wiele, wiele fajnych kawałeczków, więcej wam nie przeczytam, bo oczywiście chyba okularów nie wziąłem, zostawiłem w domu. Okej, teraz Krzysztof Krawczyk, Country Album, płyta mintowa, ulubiony piosenkarz mojej wnuczki, 10-letniej. Także Krzysztof Krawczyk, jego album Country, zresztą on akurat ten album ma i też bardzo go lubi. Oprócz tego album, którego wnuczka nie ma, Krzysztof Krawczyk dzieciom. Niki w krainie techniki, tak to brzmi tytuł, Niki w krainie techniki, Krzysztof Krawczyk. I jeszcze Krzysztof Krawczyk i przyjaciele, chociaż czy do końca przyjaciele? Chyba się nie sądzili. Sądzę, że się nie sądzili, ale chyba nie do końca z wszystkimi w zgodzie żyli. Okej, będziesz tu i grupa Truba Duży, zdaje się, że to piąty album, 73 rok, na czerwonym labelu, płytka Excellent Plus, okładeczka mniej więcej tak samo, także to jedna z najsłabszych płyt. Znaczy w życiu nie widziałem w tak dobrym stanie tej płyty, tak już na marginesie, co nie? Ale jedna z najsłabszych płyt, co chodzi o jakość w porównaniu, mówi o porysowaniu i tak dalej, o stopniu zużycia w porównaniu z innymi. W każdym razie w dalszym ciągu chyba lepszej w życiu nie miałem płyty Trubadurów. Okej, Grażyna Łobaszewska, Piotr Schulz. Mamy już jedną płytkę na stanie, solo i w duecie, a teraz przed nami jest następna płyta tego duetu pod tytułem Solo i w duecie, czyli drugi album, który mamy na stanie. Ten sam, aha, tutaj ktoś zapomniał podkleić, no nic nie szkodzi. Fantastyczny album, może za jakiś czas. Czas nas uczy pogody, za szybo, zanim człowiek wyjdzie z... O, czas nas uczy pogody, zanim człowiek wyjdzie z mody. No już dwa tytuły powiedziałem za jednym zamachem. Dziewczyński spacer. Dziewczyński? No, dziewczyński spacer, okej. Violetta Villas i zdaje się... Nie wiem, chyba największe ich przeboje. Dla Ciebie, mamo, zaczyna się. Fantastyczna piosenka. Kobiety w moim domu płakały zawsze. Słuchajcie, Ireneusz Dudek. To naprawdę jest nowa płyta. Nowa płyta Ireneusza Dudka. O, to prawda, wydana w latach 80., ale jest nowa. Tak przynajmniej pisze tytuł, ale sprawdźcie. Faktycznie jest nowa. Chociaż ja, tak jak mój ojciec, nie wierzę w słowo pisane. Ojciec nie wierzył w słowo pisane tylko dlatego, że kiedyś sobie szedł i na płocie pisało dupa. I nie wiem, czy klepnął tą dupę, czy chciał ją pogłaskać. W każdym razie drzazga mu weszła i od tamtej pory nie wierzy w słowo pisane. Ale w tym przypadku wierzcie, nowa płyta. Ta płyta jest nowa, bo jednym z następnych odcinków będzie ten sam egzemplarz płyty, tylko nie nowy, niestety. Także pomimo tego, że będzie pisało nowa płyta, płyta używana była, ma trochę rysek. Okej, Szuja to jest następny album pana, który nagrał swoje 3 albumy. A poza tym występował na ponad 202 albumach, czy 202 albumy to minimum, na których on grał na gitarze. Proszę ja bardzo, Szuja i Mechanik. Mechanik to jest pseudonim Mieczysława Jureckiego. Mieczysław Jurecki, zespół Nuty. Nie znacie? Budka suflera? Lepiej? Perfekt? Super. Okej. Okay. To właśnie ten gościu i jego album, chyba drugi album. Tego pana dawno nie miałem.
No, mam po, nie wiem, po chyba po 2 latach pierwszą płytę. Także chyba od momentu śmierci to jest jego pierwsza płyta, która jest u nas na stanie. A mówię o albumie Dusze Kobiet, a wykonawca Zbigniew Wodecki. Zbigniew Wodecki i Dusze Kobiet. Teraz facet, który mówi, że jedyny hotel w mieście, a napis miejsca brak. Jeździł po tym Słupsku, nie mógł znaleźć miejsca do spania, bo w tamtym okresie chyba jedyny hotel był w mieście. A teraz trochę więcej jest, niewiele więcej, ale chyba szybciej już miejsce, o miejsce. Dobrze, także Jacek Skubikowski, jedyny hotel w mieście i mamy tu dobre miejsce dla naiwnych. Mamy tutaj właśnie jedyny hotel w mieście. Mamy Mucha i Lep. Ciężko mi się czyta w tych okularach. Ale co zrobię? Nic nie zrobię. Nasza Basia kochana. Samba Kukułeczka między innymi. Okej, okay, grupa pod budą Lis do świata. Mieczysław Jurecki był, a tu mamy teraz Wały Jagiellońskie, ale dążę do imienia Mieczysław. Ten pan tutaj, który przez przypadek znalazł się na tej okładce, to pan Mieczysław z Lęborka. Mój klient, na pewno wiele osób go zna, bardzo się udziela i co chodzi o jakieś tam występy artystyczne, recytacja wierszy, chyba jeszcze śpiewanie, bo kiedyś śpiewał, zresztą w Sopocie zdaje się występował na scenie, coś tam wygrał, trudno mi teraz przypomnieć sobie co tam. No w każdym razie oprócz tego wielki fan płyt winylowych, płyt szelakowych, polskie z muzyki z lat międzywojennych. Pan Mieczysław. Pozdrawiamy pana Mieczysława. Teraz święty spokój. Kto chce? Kto to mówił? Daj mi święty spokój. Maryla Rodowicz chyba, tak? Leży sobie pod gruszą i właśnie śpiewa sobie o świętym spokoju, bo najbardziej jej brak chyba. Okej, okay, Piotr Frączewski na progu raju. Crazy Zdzichu, szalony Zdzichu. To chyba musiał wyjść singielek i to powinna być naklejka, ale naklejek nie robiono w Polsce, to wydrukowano na okładce. Tytułowy, znaczy pierwszy utwór z pierwszej strony, Crazy Zdzichu. A tak naprawdę album nazywa się Na progu raju. Okej, okay. Piwnica pod Baranami, 1963-1968. Piwnica pod Baranami, podwójny album, płyty lustro. Okładka nie gorsza. Okładka excellent, powiedzmy, tak, bo to excellent, płyty mint, mint na mint. Teraz Andrzej Rosiewicz i Asocjacja Hagaw. I co my tu mamy? Szewc, Kowal, Łup przez łeb, Knur, Stworzonko Boże, Spas, Fiszbina, Band. Jacie, niezwykłe towarzystwo. Ciężko mi czytać, mimo że tego, że duże litery. Ale nie te okulary, jak wspomniałem. Okej, okay, Krzysztof Antkowiak, Zakazany owoc. Przesłuchałem sobie. Zakazanego owocu nie przesłuchałem, ale pada śnieg. Piękny, na święta grudniowe, na dzisiejszy dzień pada śnieg. Cały czas deszcz ze śniegiem, co prawda nie sam śnieg. Okej, Danuta Bożejczyk. I tak, Opole 86, Krajowy Festiwal Piosenki Opole. Są na pierwsza premiery i promocje. Muszę wam powiedzieć, że nic z tego nie znam, ale bardzo mi się podobał głos Joanny Zagdańskiej. Fantastyczny głosik. A druga strona, wszystko znam. Uch, szalalala, Nasze Rendezvous, Za tobą pójdę jak na bal, Ciało, C'est la vie, Paryż z pocztówki. Okej, okay. Teraz Młynarski, śpiewany przez przyjaciół. Mam ochotę na chwileczkę zapomnienia. W Polskę idziemy, drodzy panowie. Co tam jeszcze? Jeszcze się tam żagiel bieli. Jesienny pan, statek do Młocin. Ach, co to był za ślub, prześliczna wiolonczelistka. Takie mniej więcej teksty do tych piosenek napisał Wojciech Młynarski. Czyli otwory, gdzie teksty napisał Wojciech Młynarski, ktoś inny muzykę skomponował, a całkiem kto inny zaśpiewał. Trochę inna sytuacja była. Mam płytę Nila Sedaki, gdzie napisał piosenki. On je zaśpiewał. Nigdy nie były przebojami, ale te piosenki w wykonaniu innych wykonawców były wielkimi przebojami. Okej, okay, Bolter, Więcej Słońca i na tyle. Życzę wam Więcej Słońca, bo właśnie telefon dzwoni i muszę odebrać, bo zaraz coś przyjdzie. To na razie, trzymajcie się. Do następnego spotkania.